No i w końcu mam okazję porozmawiać z Tasmanem. Witaj Tomku, witaj. Przyjemność. Mi również jest przyjemnie z Tobą porozmawiać. Dostrzegłem Cię w towarzystwie Artura Binkowskiego, obserwowałem i tak zastanawiam się, będziesz walczył w ogóle na pewno już tutaj na MMA VIP? Wiesz co, jakby jest taki zamiar, mógłbym spełnić swoje marzenie, jakby na profesjonalną karierę nie mam jakby szans, aczkolwiek pokazać się tutaj we Freak Fightach bardzo chętnie i na pewno, wiesz, z miłą chęcią dam z siebie wszystko i tak, patrzę w przyszłość optymistycznie. Słuchaj, nie jesteś przypadkową osobą, widziałem przynajmniej jeśli chodzi o umiejętności pięściarskie, bo widać, że gdzieś trenowałeś. Co, jak w ogóle wygląda ta twoja sportowa droga? Wiesz co, powiem tak, byłem na jednym treningu bokserskim w swojej historii. Nie wierzę. Nie, przysięgam. Naprawdę przysięgam, patrząc w kamerę przysięgam, byłem na jednym treningu bokserskim w historii. Jestem po prostu maniakiem sportu walki. Wstaję po nocach, oglądam UFC, Bellatory, nie Bellatory, Gromdy, wszystko ja to od mało lata śledzę. Roy Jones Jr., to wszystko, zakochałem się wtedy w boksie. Artur Binkowski twierdzi, że mam talent. No to niewątpliwie, bo ja zobaczyłem ruchy i pomyślałem sobie, gość trenował i już nie ma o tym pojęcia. Tak więc z ręką na sercu mówię, byłem w jednym treningu bokserskim, nie umiem nawet na skakance skakać. Po prostu no jakby mam bakcyla, jak to się mówi, aczkolwiek nie trenowałem i być może tak jakby zaprzepaściłem swój talent. No ale takie freak fighty myślę, że dałyby mi takiego kopa, żeby pójść na ten trening i naprawdę zmienić to swoje życie i przyłożyć się i, no i pokazać się, no bo jakby no, nawet sam Artur twierdzi, że mam talent, no i no, chciałbym się z tym talentem podzielić trochę, tak? Ja o relację z Arturem Cię za chwilę wrócę do tej relacji Twojej, ale co w Twoim życiu takiego wydarzyło się, że gdzieś jest jakiś, był jakiś problem? Wiesz co, no mieszkam... Jeśli możesz powiedzieć. Oczywiście, że tak, no mieszkam w Londynie od 12 lat, nie byłem nigdy łatwym dzieckiem i jakby różne problemy od małego mnie... W sportach walki to jest typowe. No tak, wiesz co, no troszeczkę poszedłem nie w tą uliczkę. Troszeczkę skręciłem w złą stronę, nie było jakoś, nie powiem, jakoś krytycznie, aczkolwiek no niestety w sport nie poszedłem, co dzisiaj żałuję, no bo już troszkę jest za późno, żeby myśleć o jakichś tam sukcesach sportowych, tym bardziej na zawodowstwie czy cokolwiek. Co mogę powiedzieć, no troszkę mi przykro samemu sobie, aczkolwiek taka sytuacja, że teraz się pojawiła, że mogę wystąpić we Freak Fightach, o ile będę mógł, na pewno wykorzystam to w 100%, przyłożę się i no i dam z siebie wszystko. Bardziej kwestia, to jest kwestia pieniędzy, jakiegoś pomysłu na życie, czy bardziej po prostu właśnie ta chęć udowodnienia sobie czegoś? W ogóle nie chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o pieniądze, fajnie by było, jeżeli by mi zwrócili za przygotowania, jakiś catering i opłacili mi tam może moje treningi, ja w ogóle nie szukam tutaj pieniędzy, bo nie mam fejmu, nie mam niczego takiego, po prostu mogę spełnić swoje marzenie i stanąć w oktagonie, nie będzie to profesjonalny oktagon, będzie to oktagon freak fighterski, aczkolwiek będę mógł się pokazać i gdzieś sobie na starość nawet włączyć. Chciałbym po prostu postawić swoją nogę tam, dać dobrą walkę, jeżeli udałoby się wygrać i w fajnym stylu, byłbym z siebie zadowolony, może potem jakoś z czasem by to poszło dalej i by było, że może bym stoczył kilka fajnych walk, jak najbardziej. A i też by moje życie to zmieniło w jakimś stopniu na pewno. Okej, okay, Tomku, ale tak, formuła, czyli co, MMA, boks, jak w ogóle, które z tych sportów są takim u Ciebie konikiem? Wiesz co, powiem Ci tak, przez bardzo długi czas był to tylko boks i skupiałem się tylko na boksie, jakby ja sobie walkę z cieniem czy coś, to nawet jak tam gdzieś mi się woda na prysznic nagrzewa czy coś, ja zawsze przed lustrem lubię to, czuję to, nigdy tego nie wykorzystałem, bardzo jestem sobie za to... Jak piosenkarze z tym, z dezodorantem przed lustrem. Dokładnie, coś takiego. Ale to chyba każdy to robi. Walka z cieniem u mnie jest kilka razy dziennie. No, coś na takiej zasadzie. I stąd te ruchy. Tak, stąd te ruchy. Jakby Krzysztof Głowacki, którego bardzo pozdrawiam, to jest mój idol wielki. Podróżowałem na wszystkie jego walki, Łotwa, nie Łotwa. Byłeś na tej słynnej walce z Bridisem? No, byłem 3 metry od ringu. O kurde. No tak. Krzysztof Głowacki, pozdrawiam Krzysia, no, pewnie nie będzie oglądał, ale pozdrawiam Krzysia. No, co ci powiem, no ja bardziej boks, ale ostatnie 3-4 lata wkręciłem się bardziej w UFC. Bardziej jednak te nogi gdzieś tam, bardziej, no jednak wiesz, zacząłem coś kopać, też mi to nieźle wychodzi, tak więc... Ile ty masz lat teraz? Przepraszam, że pytam. Jestem rocznik 96. To jesteś młodym człowiekiem. Jestem młodym człowiekiem, aczkolwiek wiesz, jakby nie, może to zbyt fajnie nie zabrzmi, no jednak papierosy od 14 roku życia, jakieś
No jednak nie stroniłem od imprez i jednak pewnie by gdzieś to wyszło w treningu. Jakby tak ale się... może teraz będzie większa motywacja, że gdzieś zaniedbałeś ten czas i teraz człowiek stara się nadrobić. Jak najbardziej i właśnie myślę, że właśnie to będzie takim moim, jak to się mówi po angielsku, life changer. No właśnie, bo tak, sylwetka wygląda dość estetycznie, w sensie, wiesz jak młodzi ludzie dzisiaj czasami wyglądają, mają problem, to genetyka, ja wiem, też jest genetyka, tak? No tak. Ale ty masz dobrą genetykę. Wiesz co, chyba tak, dzięki tatusiowi, aczkolwiek, no tak. Mamusi. I mamusie, tak, mamusiu, pozdrawiam cię, kocham cię bardzo. No co mogę powiedzieć, no wiesz co, sam jakby sobie troszkę pluję w twarz, że nie, tak nie poszedłem wcześniej, jednak gdzieś skręciłem w tą uliczkę. No ale co, no teraz życie dało mi kolejną szansę, mogę się pokazać tutaj, o ile będę mógł, a myślę, że będę. I obiecuję wszystkim, że to wykorzystam i naprawdę pokażę fajny styl, bo mam taki niekonwencjonalny styl, parę myczków, coś tam, coś, myślę, że będzie się ludziom podobało, a i myślę, że jak troszkę tego stresu się pozbędę, nie wiem dlaczego w ogóle z tobą w wywiadzie jakby czuję się mega luźno, jakbym się tak za każdym razem czuł, to by było wiele lepiej. Myślę, że znaczy, że masz talent do, jakby to powiedzieć, nie stresują cię sytuacje, które dla innych mogą być stresujące. Wiesz co, trochę się stresowałem, bo już tam jakieś dwa wywiady małe dałem. Widziałem, udzielałeś się przy wywiadach, całkiem dobrze to ci wychodziło. No tak, ja ogólnie jestem troszkę takim, powiedzmy, perfekcjonistą, jestem z siebie niezadowolony, aczkolwiek no, jeżeli ty tak mówisz, no to jesteś w tym wiele lat i, no i muszę ci wierzyć na słowo. Rozmówca wymarzony, bo nie trzeba cię za język ciągnąć, więc łatwo się taki wywiad prowadzi. Dobrze, zapytam ciebie o relacje z Arturem Binkowskim. Skąd w ogóle, jak się poznaliście, jak do tego doszło i co w ogóle myślisz o jego po karierze, straconych szansach, zyskanych szansach, tym wszystkim, co wokół niego się dzieje, bo chyba w tej chwili to jest jakaś, bym powiedział, hekatomba zainteresowania. Wiesz co, ona była chyba zawsze, to znaczy... Każdy pamięta, jak Artur przyleciał do Polski na walkę z Zimnochem. Już nie wspominajmy o tych wszystkich perypetiach, które tam się działy na boku, no cała Polska... Wcześniej był w Katowicach przecież też, tak? Z Mugembo, Magembą... No tak, tą, tak, którą Mugembo wygrał walkę, tak. Tak, tak, tak. Aczkolwiek ja ogólnie Artura poznałem jakby... Znaczy powiem ci tak szczerze, pierwszy raz usłyszałem o Arturze, mój ojciec mnie obudził w wieku chyba 6 czy tam 5 lat na walkę Andrzej Gołota, Mike Molo. Pamiętasz tą walkę, gdzie Andrzej miał rozbite takie oko? Pamiętam. Ojciec mnie budził zawsze, od takiego małego mnie budził, jak Andrzej walczył, ja wstawałem razem z nim, oczy przecierałem. Mówię, kto to jest? Ten Mike Molo, który potem z Arturem się spotkał, tak? On chyba się najpierw spotkał z Arturem, wiesz co, potem najpierw... A, być może, być tak, może. Tak, tak. Tak, tak, oni się w Kanadzie jeszcze spotkali, czy w Stanach spotkali, w Stanach. Ta walka w ogóle była, o co chodziło? Chodziło o to, że Artur miał jakby zastąpić Andrzeja Gołotę. Andrzej Gołota już miał ten taki spadkowy poziom, już było wiadomo, że raczej będzie schodził z ringu. Z topu, tak? Tak, schodził z topu. Polonia zawsze przychodziła na polskie walki w USA, tak więc potrzebowali kogoś, no i pojawił się nasz orzeł biały, Artur Binkowski. I tak, jakby pytanie było tak, pierwszy raz usłyszałem o Arturze właśnie chyba przy okazji walki Mike Molek, miałem 6-7 lat. Coś tam pamiętam, że nie wiem, czy to był Andrzej Pindera, czy Kostyra, ktokolwiek wspomniał o Arturze, jakby pamiętam, że usłyszałem wtedy to nazwisko, a potem usłyszałem o Arturze, jak przyleciał na walkę z Krzysztofem Zimnochem. No i pamiętamy, no to już każdy, kto się interesuje trochę, chociaż boksem polskim, no to pamięta, jak to było. Molo, trudny przeciwnik, Mańkut, bijący mocno. Tak, tak, to był taki typowy siłacz, troszkę taki, bym powiedział, biały Tyson. No bardzo trudny przeciwnik, no aczkolwiek ja wiem jakby zza kuluarów, ale tu mi opowiadał trochę i ja wiem, no wiem troszkę więcej niż może przeciętny kibic boksu, no, ale tu nie był przygotowany na tą walkę i na tym to zostawmy. Słuchaj, czy on ci nie przypominał troszeczkę Tommy Morrisona? Artur. Otóż tak, może nie miał aż takiej... Mi się zawsze on kojarzył z takim właśnie i z tym, tym wszystkim, co wokół Morrisona się działo też, tak? Tym zainteresowaniem Amerykanów. Mówimy o tym z RPA, chłopaku. Mówimy o tym z Amerykaninie, który później, on miał chyba później problemem z HIV w ogóle, jako pięściarz. Cios miał, tak? O tym mówimy? Tak, tak. Okej, okej, okej. Zgodzę się, no pewnie Artur nie miał aż takiego silnego ciosu jak on, ale miał troszkę więcej luzu, jednak dużo sparował z czarnoskórymi chłopakami od młodego.
ale to bym miał te kocie ruchy. Mówią, że polskie, ty mi mówisz, że polskie chłopaki nie mają luzu, ale tu go miał, ale tu go miał. Tak, ale tu go miał i tak, bo miał, może nie miał takiej siły w rękach, ale człowiek te poruszanie jego, no miał te kocie ruchy, jak to się mówi, tak? Czyli mogę się zgodzić z twoją tę opinią, jak najbardziej. Myślisz, że wróci na taki, do takiego chociaż sportowego trybu życia, żeby nie robić tego, co część kibiców nie akceptuje, tak? Czyli tego upadku, który... Ja wiem, że to łatwo jest mówić, bo ktoś się zmaga ze swoimi demonami, ale czy jest szansa na to, że on gdzieś tutaj właśnie dzięki temu zainteresowaniu, dzięki temu, że ma chociażby ludzi wokół siebie, tak jak ty jesteś teraz, tak? Bo gdzie jesteście gdzieś no tak. Razem blisko i wspieracie się. Tak, jestem z Arturem bardzo blisko, jakby ja go doceniam, wiesz co, bardziej od tego boksu i tego wszystkiego, ja go doceniam jako człowieka. Wiesz, jest takie powiedzenie, że konia zaprowadzisz do rzeki, ale nie zmusisz się, żeby się z niej napił. I Artur taki jest, on jest taki, że po prostu jego, on już był, on był w Hollywood, miał pieniądze, miał to wszystko, jemu się to po prostu nie podobało. On bardziej woli takie życie przyziemne, może to wzeszło troszkę niżej niż wszyscy by się spodziewali, aczkolwiek on jest szczęśliwy. Ja widzę uśmiech na jego twarzy, jest chłopakiem, jest mężczyzną szczęśliwym. Oczywiście tęskni za dziećmi, to jest tak jakby jego taki największy mankament, no tęskni za dziećmi, no ale jest szczęśliwy w tym miejscu, w którym jest i nikt mu nie może powiedzieć, bo jeden będzie szczęśliwy, jak będzie miał Ferrari, drugi będzie szczęśliwy pod Pałacem Kultury, no i takie jest życie. Tomku, ta rozmowa będzie kontynuowana. Pamiętajcie, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Pozdrawiam, może. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę, bo czekałem na tą rozmowę. Przyjemność było z tobą rozmawiać. Pozdrawiam wszystkich. Kocham cię, mamo. Zapomniałem zapytać, skąd ksywa Tasman? Wiesz co, Tasman, ja zawsze od małego byłem taki ruchliwy, w klasie, wszędzie, zawsze było mnie pełno, ADHD na 100%. Teraz troszkę się uspokoiłem na starość, no jak im jestem starszy, się uspokoiłem. Ale zawsze było mnie wszędzie pełno, kto mnie zna, ten wie. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, pozdrawiam chłopaków z Londynu, pozdrawiam chłopaków z Tarnowa. Trzymajcie się, ludzie. Au, orzełki, Wielka Polska, au! Wszystkiego dobrego, dzięki. Pozdrawiam, dziękuję.